Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem ogarnęliśmy w Peregonie kebab, a co za tym idzie, zdobyliśmy listę członków smakoszy kebaba, dzięki czemu z kolei mogłem pogadać sobie od serca z naszym głównodowodzącym straży w Peregonie i tym samym mogliśmy go trochę zaszantażować. Ja skorzystałem z tej opcji i wyciągnęliśmy z typa 1000 rubli. Natomiast co mi napisaliście, to to, że pominąłem w Peregonie u karawaniarzy możliwość poproszenia ich o odholowanie tego starego grata z opuszczonej fabryki do Otradnoje. My generalnie nie odeszliśmy jeszcze daleko od Peregonu, więc dzisiaj zaczniemy od tego, że ja sobie tam wrócę, zagadamy odnośnie właśnie tego odholowania, żebyśmy mieli ten quest popchnięty do przodu, bo jeżeli udałoby się to ogarnąć w miarę tutaj rozsądnie, to po drodze mamy Otradnoje i ewentualnie moglibyśmy oddać tego questa do starszego wioski, byłego już starszego wioski oczywiście. Przy okazji być może odnowiły się zasoby pieniężne naszych kupców. Ja patrzyłem na nagraniu, faktycznie macie rację, tam pojawiła się opcja poproszenia o ten hol, ale ja wcześniej gadałem z tymi tutaj. Zobaczymy, czy przy tym karawaniarzu również pojawi się taka opcja. Okej, jest oczywiście opcja. Jeśli chcesz coś kupić, to lepiej się pośpiesz. Jesteśmy już spóźnieni. Mógłbyś odholować jeden samochód do Otradnoje ze starej fabryki? Mógłbym, ale to będzie kosztować 400 rubli. No tak, nawet się nie spodziewałem, że cokolwiek tutaj zrobią za darmo. Spróbujmy jeszcze tego barteru, choć wątpię. Daj spokój, fabryka jest w pobliżu Otradnoje i tak będziesz mieć zysk. Porażka, nie ma mowy. Musi być 400, albo mi się nie opłaca. Cóż poradzę, trzymaj pieniądze. Zgoda załatwione, daję ci słowo kupca. Nie próbuj mnie oszukać. No dobra, czyli mamy tutaj dziennik zaktualizowany. 400 rubli to w sumie nie jest aż tak dużo. Tylko teraz tak, czy ja mam teraz w Otradnoje możliwość oddania tego zadania? Nie, bo tutaj mamy, planuję pomóc mężczyźnie siedzącemu w kasynie. Czyli tutaj mamy cały czas zadanie tylko i wyłącznie związane z tarczą. No dobrze, to w takim razie zobaczmy fabryka. No dobra, tak czy inaczej, myślę, że albo to zadanie będziemy mogli oddać w momencie, kiedy już faktycznie ten samochód dotrze do Otradnoje, albo będziemy mogli przy okazji, zahaczając o Otradnoje, pogadać tam, że już to zleciliśmy kupcom. Tak czy inaczej, zerknijmy jeszcze na barter. No proszę, warto było jednak wrócić, bo urodziło się prawie 7000 rubli. Więc całkiem, całkiem fajnie. My jeszcze wszystkiego nie sprzedaliśmy z tego, co pamiętam. Ja będę się na nowo trochę powoli tutaj wdrażał, bo dla mnie minął prawie tydzień, dla was tylko jeden dzień między odcinkami. Więc będę musiał na nowo tutaj ogarnąć wszystko, bo już tak szczerze powiedziawszy, średnio pamiętam, co udało się sprzedać, a co nie. Widzę, że u Rafa i u Fidela mamy stan, jeżeli chodzi o ekwipunek, spoko. No i tutaj u Hexogena również, czyli mnie udało się wepchnąć wszystkie te graty ostatnio, jak grałem. No to generalnie bardzo mnie to cieszy. Choć z drugiej strony nie zyskamy tych 7000, bo raczej ja już nie mam co wcisnąć temu kupcowi. Patrzmy, czy ma jakieś naboje. Naboi nie ma. Ma jedynie tą strzelbę. Okej. Widzę, że tutaj jest pełno moich gratów, więc najwidoczniej jemu już wcześniej udało się wcisnąć parę rzeczy. Dobra, zerknę tak jeszcze na szybko, czy na pewno coś się tutaj jeszcze nie wala. Pisaliście mi też o tym eliksiru interakcji ze zwierzętami, że można było go użyć na tamtej świni, żeby z nią pogadać, albo może by się wydarzyło coś nieoczekiwanego. No trudno, świnia już nie żyje, więc tego już nie zrobię. Natomiast myślę, że wcześniej czy później i tak użyję tego eliksiru, może na Julbarsie. Dobra, generalnie z bólem ogromnym serca muszę oddać mu te 7000 rubli, bo generalnie nie jestem w stanie nic mu już sprzedać. A tym samym opuszczamy Peregon ponownie, bo generalnie tutaj nie mamy już nic do roboty.
Wyjdziemy sobie na mapę świata, odpalimy sobie mapkę i zobaczymy, jakie plany na dzisiaj. Cały czas mam zaległe te tereny na południe od Krasnoznamiennego. Może warto by się w końcu tam wybrać. O tak, to są te tereny, o których mówiłem. Natomiast bardzo wiele zadań pcha nas do tego wąwozu nieszczęść. To by się wiązało z podróżą w stronę Fogielewki, więc może już byśmy tu ogarnęli przy okazji i dopiero potem poszli na Fogielewkę. Mamy również Twierdzę Oprychów jako nową lokację, która się nam odkryła jakiś czas temu. Jeszcze tutaj nie byliśmy. W Czerwonym Wojowniku remont, który tam trwa, myślę, że już też minął ten czas wymagany, żeby znowu pchnąć to wszystko do przodu. Więc może też byłaby dobra opcja pójść przez Otradnoje, zagadać z Kowalewem, czy tutaj coś będziemy mieli do ugrania i pójść do Czerwonego Wojownika, potem do Twierdzy Oprychów, wracając przez Krasnoznamienne, ogarnąć tutaj i uderzyć do Fogielewki. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają zadania. Dobra, mamy Pustkowie. W Krasnoznamiennym możemy już z tą Zinaidą pogadać na temat flaków. Dobra, mamy OPG Śmierć. Dobra, Martwe Miasto. No generalnie tak, jeżeli chodzi o... Okej, mamy jeszcze, zobaczcie, mamy jeszcze Krasnoznamienne. Odkryłem zagadkę tajemniczego kebabu. Wszystko okazało się prawdą. Szkoda tylko, że bandyci zdążyli zatrzeć swoje ślady. Mimo wszystko warto powiedzieć o tym byłemu listonoszowi w pobliżu salonu wideo w centrum Krasnoznamiennego. Czyli tutaj również to zadanie możemy oddać, jeżeli chodzi o kebab. Czyli to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze musimy poinformować listonosza, co oczywiście zrobimy, gdy tylko będę w Krasnoznamiennym. Okej, mamy kultystów, powalczmy, bo ekwipunki mamy puste, więc może uda się wyciągnąć z nich coś ciekawego. Julbars atakuje od razu pierwszego kultystę, ten leży na glebie. Pisaliście mi w komentarzach ostatnio, żebym może częściej próbował atakować serią. Ja wam wtedy pisałem, że na dystans seria jest mało skuteczna, myślę, że teraz mogę wam to pokazać, zobaczcie. W tego typa serią mam 0% szans na trafienie. W tego tutaj to jest 36%, mimo że on się wydaje dosyć blisko. Natomiast pojedynczy to jest 93%, więc myślę, że te punkty, które nam pozostały z punktów umiejętności, może warto by pocisnąć właśnie broń automatyczną, żeby zwiększyć te procenty. Natomiast jeżeli chodzi o celowany, to tutaj strzały w oczy to jest poziom około 50%, czyli również mało. Korpus, no to jest generalnie 99%. Ja wiem, że te celowane, one niosą ze sobą większą szansę krytyka. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że strzał celowany kosztuje 5 punktów akcji, czyli mógłbym strzelić tylko i wyłącznie raz. No wiadomo, no to jest gdzieś tam zawsze... taka sytuacja, że trzeba sobie wyważyć, czy warto strzelić raz, ale z szansą na krytyka i zadać większe obrażenia, czy może strzelić dwa razy z, powiedzmy, pewnym trafieniem, ale zadając, powiedzmy, standardowe obrażenia. O proszę, kultysta używa super stymulantu, doprowadzając się praktycznie do całkowitego zdrowia, choć niewiele mu to dało, bo Fidel dosłownie odstrzelił mu głowę. Julbars męczy tutaj dalej tego typa z lewej strony. Ten ma strzelbę myśliwską, więc może lepiej byłoby zająć się nim w pierwszej kolejności. No dobrze, zobaczmy może tak. Seria potrzebuje 6 punktów akcji, czyli o 2 mógłbym się przemieścić. I na 35% widzicie, to jest i tak wciąż wszystko mało. Dobra, przejdźmy o jeszcze jeden i zróbmy celowany na 99%. Wchodzi za 17 punktów obrażeń, czyli zwykłe obrażenia, żadne krytyczne. Ten tutaj skończył właśnie przed chwilą swój żywot. Julbars atakuje kolejnego kultystę. Ten ma już tylko 21 punktów życia, więc myślę, że za chwilę będzie po temacie. I pozostał jeden z zardzewiałym TT.
No proszę, Hexogen otrzymał 34 punkty krytycznego obrażenia w głowę i padł na ziemię. 21 punktów życia mu pozostało. Na szczęście tutaj jest tylko 12 punktów życia, więc myślę, że walkę możemy już uznać za zakończoną. 203 punkty doświadczenia. Zobaczmy, co kultyści nieśli przy sobie. Gdy odeszliśmy już trochę od Peregonu, są naboje do strzelby, do SKS-a, więc bardzo dobrze. Prawda, tylko 5, ale zawsze coś. Dobra, resztę myślę, niech weźmie Fidel z największym udźwigiem. Okej, jest kawka, jest bardzo dobrze. Pięćdziesiątki. Trzydziestki, przepraszam. Trzydziestki. Trochę jedzenia. Niezbyt wiele wartościowego sprzętu, ale no trochę naboi. Więc to się jak najbardziej przyda. To tak, Fidel finalnie chyba... Okej, teraz chyba generalnie wszyscy już używamy 30, tak? Bo chyba Hexogen dostał ostatnio ten mocniejszy pistolet. Więc myślę, że teraz już 30 będziemy rozdzielali po prostu porówno. Dobra, mamy jeszcze tabletki. No dobrze. Wracamy na mapę świata. Idziemy dalej. Trochę tego sprzętu wpadło, ale nie jest to jakieś nie wiadomo co, żeby w tym momencie zawracać do Peregonu, próbować to wszystko sprzedać. Zahaczymy tylko dosłownie na chwilę o Otradnoje. Zobaczymy, czy będziemy tutaj w stanie przekazać informacje na temat tego, że zleciliśmy już ten hall. Zajrzymy do sklepikarza, ewentualnie zobaczymy, czy uda nam się opchnąć parę gratów. ...258 rubli. Jedno wielkie nic. No ale dobra. Zobaczmy w takim razie, co moglibyśmy mu dać. Okej, jest granat. Ja myślę, że z racji tego, że ostatnio w kebabie Hexogen wybitnie rzucił tymi granatami, to wydaje mi się, że może warto by sobie kupić taki granat, żeby zawsze mieć na podorędziu, na w razie czego. Będziemy mieli przez to większą szansę na to, aby opchnąć więcej gratów. Okej. Dobra, ja myślę, że to wyrzucę... Generalnie myślę, że to też, o to jest gówno warte, a tylko zajmuje ekwipunek i dociążenie powoduje. Myślę, że niech ma z zyskiem. No dobrze. Dobra, pieniądze do Rafa, granat od razu przeniesiemy oczywiście do Hexogena. Dwa granaty plus 5 razy koktajl Mołotowa, więc całkiem nieźle. Dobra, i Hexogen ma pistolet TT, Fidel ma Mausera, więc generalnie te wszystkie naboje 9 mm, ja na razie ich nie sprzedaję, bo nigdy nie wiadomo, czy nie wpadnie jakiś półautomat na dziewiątki. Myślę, że lepiej będzie zostawić je w czerwonym wojowniku. Jak nam idzie z transportem? Czy nie czeka mnie niespodzianka za oknem? Dawno nie wychodziłeś za bramę, a warto. Popatrz, jakie cudeńko. Będzie wymagać sporo pracy, ale cóż, sam zobacz. No i mamy już tutaj możliwość interakcji. O, dziękuję bardzo. Pójdę sprawdzić. No dalej, Kowalew.
Czyli karawaniarze z Peregonu nie zawiedli, już dotarli tym gratem, no to jest to. ...292 punkty doświadczenia wpadły i nowy poziom. Zanim pójdziemy, chciałbym jeszcze sprawdzić, czy będziemy w stanie w jakiś sposób mu pomóc w naprawie tego samochodu. Spójrz na to, to złoto, nie samochód. Kowalew z niespodziewaną werwą biega wokół samochodu, dokładnie go sprawdzając. Co za przystojniak! Szkoda, że kolor nie jest taki sam, ale to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że to jest prawdziwy samochód, albo to, co z niego zostało. Przynajmniej przyjrzyjmy się bliżej. Tak, rdza. Silnik jakby uderzyli młotkiem. Zawieszenie nie najlepsze. Okablowanie szczury poprzegryzały, a o tapicerce nie chce nic mówić. Wyraźnie widziała lepsze czasy. Praca i fundusze będą tu bardzo potrzebne, ale teraz wiem na pewno, że nic nie jest niemożliwe, zwłaszcza z tak aktywnym i pomocnym towarzyszem jak ty. Zobaczmy, czego potrzebujemy, żeby go uruchomić. No dobra. Jeżeli tutaj będziemy musieli znowu pakować kasę w remont tego samochodu, a tak mi to wygląda, to przy całej tej ekonomii i przy fakcie, że już pakujemy kasę w rozwój naszego domu, no to myślę, że będzie to mocno przygniatające. Tak, trzeba będzie sporo roboty. No dalej, Kowalew. Były przewodniczący ze znajomością sprawy bada szkielet samochodu. Ale nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście będzie trzeba oczyścić wszystko z rdzy, będzie trzeba zrobić coś metodą rzemieślniczą, ale już teraz widać, że rozrusznik i gaźnik całkowicie popadły w ruinę. Potrzebuję też sporo złomu i przewodów, myślę, że około 20 kg złomu i 8 przewodów wystarczy. Wygląda na to, że będziesz musiał ponownie poszukać. Dobra, czyli mamy już w tym momencie zadanie na złom i na przewody, czyli generalnie to, czego nie mamy, bo to wszystko w pierwszej kolejności zawsze wychodziło do sprzedaży. Towarzyszu Kowalew, ale gdzie teraz takie rzadkości można dostać? Rozrusznik, gaźnik, nie można ich kupić w najbliższym sklepie. Nie, mam dość twoich poszukiwań, sam sobie szukaj swoich części. Okej, dobrze, wybierzemy oczywiście pierwsze. Znam handlarza w Krasnoznamiennym. W czasach radzieckich pracował jako mechanik w fabryce, potem poszedł do handlarzy. Jego podwładni na pustkowiach maszyny na części rozbierają. Okej, no to jest akurat dobra dla nas informacja, bo do Krasnoznamiennego i tak będziemy wchodzić. On sam siedzi w miejscowym hotelu za 7 zamkami i pod ochroną. Narobił sobie wrogów. Jeśli zdecydujesz się do niego zajrzeć, nazywa się Dmitrij Artemiew. No i super, bo mamy tutaj do czynienia z tym gościem, do którego już wcześniej wiele, wiele odcinków temu próbowaliśmy się dostać. Faktycznie tam stoi ochroniarz, który nie chciał nas wtedy przepuścić. Starzec marszczy się, najwyraźniej pamiętając coś niezbyt przyjemnego. Możesz go pozdrowić od śledczego Kowalewa, chociaż nie jestem pewien, czy na to dobrze zareaguje. Nadal można popytać stalkerów, ale jest mało prawdopodobne, aby mieli wysokie szanse na znalezienie niezbędnych części. Dobra, Dmitrij Artemiew, zapamiętam, mam nadzieję, że ma to, czego potrzebujemy. Spróbuję porozmawiać ze stalkerami, ci goście są w wielu miejscach, mam nadzieję, że mają taką rzadkość. Kurczę, no stalkerów mamy oczywiście w Peregonie, to chyba takie... Największe skupisko stalkerów mamy właśnie w Peregonie. Perswazja, towarzyszu Kowalew. A przecież ty i Artemiew jesteście powiązani jakąś historią. Spróbujmy to, bo perswazję ostatnio rozwijaliśmy. Może się udać. Oczywiście porażka. Starzec długo patrzy na ciebie nieobecnym spojrzeniem, po czym przesuwa rękę po twarzy, jakby zdejmował pajęczynę nieprzyjemnych wspomnień. Ta sprawa jest przeszłością, a kto pamięta stare, temu oko... Dobra, Dmitrij Artemiew zapamięta. Mam nadzieję, że ma to, czego potrzebujemy. Dobra, Kowalew niestety niepodatny na moją perswazję. Nie zdradził nam więcej szczegółów. No dobra, mamy zadanie, mamy również poziom. A skoro mamy poziom, to myślę, że może dobra jest okazja, żeby pocisnąć trochę tą broń automatyczną. Mamy łącznie 41 punktów, więc myślę, że broń automatyczną podniesiemy do 100.
Resztę punktów zostawię, bo może się przydać jeszcze perswazja do tego, aby przegadać tamtego typa. Więc jak pozakładamy sobie wszystkie ciuszki związane z plusami dla perswazji, to może jeszcze warto zostawić trochę punktów, żeby ewentualnie w razie potrzeby ją podnieść. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś punkty do rozdysponowania. Jak najbardziej mamy i myślę, że pójdziemy w broń automatyczną. Chociaż teraz ją podnieśliśmy, może jednak nie warto marnować tego punktu. Zobaczmy może, co jest jeszcze. Mól książkowy. Najlepiej się uczyć poprzez czytanie. Podwojenie punktów umiejętności zdobytych z książek. To jest fajna opcja, tylko tak naprawdę jak sobie cofniemy się w przeszłość, ile tak naprawdę wyciągnęliśmy nauki z tych książek, to chyba w tylko raz pistolety, PM-y z książek się uczyłem. I to by było chyba na tyle. Więc wydaje mi się, że chyba lepiej będzie szybciej rozwijać broń automatyczną, żeby dotrzeć do tych umiejętności tutaj. Dobra, w takim razie tak zróbmy. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze dysponuje jakimiś punktami Jewel Bars, więc jemu również podniesiemy sztuki walki. Czy jakieś umiejętności? Tu jeszcze nie. Okej. Okay. To by było tyle. W takim razie Otradnoje zostawiamy za sobą. Złom i kable, ewentualnie gotowe komponenty moglibyśmy wyciągnąć od stalkerów. No dobrze, ruszamy w takim razie w długą podróż. Chyba najpierw do tego czerwonego wojownika, tak mi się wydaje. Wejdziemy sobie z Otradnoje, rozbijemy sobie obóz, żeby zyskać plusy. Mamy mnóstwo tych gratów przy sobie, więc myślę, że warto. Jeżeli chodzi o głód, tutaj również on się już pojawił, więc spokojnie sobie zjemy. Mama łygę, na szybko kawka, herbatka. No dobra, i chyba by było tyle. Wszyscy oprócz Jewel Barsa, no i w sumie Hexogena, więc jeszcze jak możemy sobie jak najbardziej podjeść. Niech będzie mięso, niech będzie konserwa. Zobaczmy, czy to wystarczy. Jewel Bars pełne zdrowie i został jeszcze Hexogen. Zobaczmy, czy on ma jakieś herbatniki, żeby mógł ewentualnie sobie jeszcze podjeść. Ma herbatniki, ma trochę jabłek, więc myślę, że może je pozjadać. Okej, zdrowie maksymalne, więc tutaj wszystko. Ruszajmy dalej. Teraz te procenty trafienia bronią automatyczną powinny być większe, choć nie wydaje mi się, żeby były jakieś specjalnie imponujące. Okej, mamy odstawienie. Okej, niepotrzebnie wszedłem do obozu trochę zbyt szybko. Na razie kasparamidy, czerwone cukiereczki działają. Straszyliście, że co będzie, jeśli kasparamidy przestaną działać i będę musiał ćpać stymulanty. Także jeżeli taka ewentualność by się wtedy pojawiła, no to trzeba będzie zainwestować w apomorfinę. Więc tutaj oczywiście wizyta w Krasnoznamiennym byłaby nieunikniona. Wpadasz w zasadzkę gangu łowców niewolników. Szybkie spojrzenie wystarczy, by zorientować się, że próbują cię otoczyć. Dobra, spróbujmy z tymi łowcami niewolników. Pozycja mega słaba. Dostaje na dzień dobry spore obrażenia. Jewel Bars rozpoczyna atak. No i zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy obrzyn, pistolet TT, pepesza, ale ma tylko 15 z 30 pocisków, połowa magazynku. Ten tutaj z łomem i pistoletem TT. Ja już wcześniej z nimi próbowałem walczyć i nie skończyło się to dla mnie zbyt dobrze. Tutaj może być podobnie. Pozycja moja w tym momencie jest bardzo mało atrakcyjna, że tak powiem. Dobra, zobaczmy na dzień dobry, jak wygląda seria. No i teraz wygląda zdecydowanie lepiej. Przynajmniej ten tutaj 86% szans na trafienie. Natomiast 43 punkty życia w
tym momencie mi zostały. No i pytanie, jak oni skoncentrują swój ogień? Myślę, że tak. Fidel niech strzela do tego typa, bo ten prawdopodobnie mógłby chcieć strzelać we mnie. Ci tutaj myślę, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten będzie strzelał w Julbarsa. Ten może we mnie, może w chłopaków. Ciężko powiedzieć. Ja spróbuję zdjąć tego. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, wchodzi seria. Ale nie jakoś specjalnie imponująco. Zobaczcie. Jest 14, 29 i 13. Chociaż w sumie 3 strzały. Niestety nie mam możliwości wejść już do ekwipunku. Dodatkowo jeszcze trzymam skaner w drugiej ręce, czego nie zauważyłem wcześniej. Dobra, spróbujmy może trochę... troszkę się oddalić, bo ten, jeżeli wystrzeli we mnie, no to może się to dla mnie źle skończyć, szczerze powiedziawszy. O, spróbujmy odejść tutaj. O kurde, gościu rzuca granatem i to skutecznie. Fidel leży na ziemi. 22 punkty życia. Exogen strzela zgodnie z tym, co mu zadałem. Ten tutaj wyleczył się kasparamidem. Strzelił we mnie, ale na 0 punktów obrażeń. No dobra, tak czy siak nie wygląda to kolorowo. Bo generalnie to, co ja zadałem obrażenia temu tutaj, no to część wyleczył. Myślę, że nie ma wyjścia, trzeba wejść w ekwipunek, bo Fidel za chwilę umrze. Trzeba go jak najbardziej podleczyć. Ja również muszę przyjąć, myślę, że jeden super stymulant powinien wystarczyć. Julbarz w tym momencie również jest już prawie martwy. Pieska też podniesiemy super stymulantem i proszę, jeszcze będziemy musieli mu dołożyć. Więc dorzućmy dwa zwykłe stymulanty. 99. Myślę, że już ok. Dobra, i mamy jeszcze Hexogena. Przy okazji, jeżeli już tutaj jesteśmy, to oczywiście załadujemy całą broń. Ja sobie wymienię z skanera na pistolet. No dobra, ja sobie również załaduję. Może powinienem załadować sobie naboje przeciwpancerne. Tak się zastanawiam dla chłopaków, czy również warto byłoby to wymienić. Tylko, że tutaj sytuacja wygląda dużo gorzej, bo oni już nie bardzo mają amunicję przeciwpancerną. Hexogen widzę, że ma trochę, więc załadujmy. 19 nabojów tych zwykłych zostało. Fidel ma pełny magazynek. Myślę, że część możemy mu również przerzucić. 5 sztuk. No i chyba by było tyle. Zobaczmy, jak to by wyglądało. O, mogę jeszcze raz strzelić pojedynczym strzałem amunicją przeciwpancerną, tylko teraz dobrze byłoby wybrać cel. Dobra, myślę, że będę kontynuował w tego typa z PP-szką, bo on jest lekko uzbrojony w pancerz, więc amunicja przeciwpancerna powinna tutaj dobrze zadziałać. A niech łowcy niewolników kontynuują atak na Julbarsa. 25 punktów życia. Fidel ciągle leży na ziemi. Dobra, Fidel się podniósł i używa kasparamidu. To jest też ciekawe, że on, mając tak gigantyczne obrażenia, on woli użyć kasparamidu niż stymulantu, który ma przy sobie. Temu skończyły się naboje w obrzynie, więc on przestał być jakimś wielkim problemem. Natomiast ja bez wątpienia ponownie muszę wejść w ekwipunek. Tracę te medykamenty, a tak naprawdę nic z tego nie wynika. To jest na pewno duży problem.
28 punktów życia zostało temu typowi, który nie ma już naboi w Obrzynie. Myślę, że on nie jest problemem, bo jego jestem w stanie jedną kolejką skasować. Natomiast dużym problemem są ci tutaj z pepeszkami. No nic, wydaje mi się, że ponownie muszę wejść w ekwipunek, no bo generalnie Jul bardzo długo nie pożyje. Trzeba doprowadzić ich do ładu. Ja również jestem w tym momencie trochę ranny. Idel również, Hexogen również. Dobra, raz jeszcze mogę strzelić. Dobra, udało się skasować pierwszego. Mają bardzo wysoką skuteczność trafiania, bo tutaj zobaczcie, 12-14 punktów obrażenia. Typy z pepeszkami kąsają bardzo mocno. No i proszę. Julbars robi powalenie, no to jest akurat dla mnie plus. Minus jest taki, że teraz Fidel się podniósł, a Hexogen leży. Myślę, że powinienem się skupić na ostrzale tych typów z pepeszkami. ...13 punktów obrażeń, 22 punkty obrażeń. Dobra, Julbars spada. A to znaczy, to jest generalnie jednoznaczne z tym, że tą walkę oczywiście skończymy. No myślę, że gra tutaj bardzo szybko udowadnia, że jednak łowcy niewolników to nie są jeszcze tacy przeciwnicy, z którymi można sobie folgować i trzeba na nich bardzo mocno uważać. 4 pociski. Okej, seria wchodzi elegancko, łowca zabity. Hexogen również zabity, więc... Ciężka sytuacja wynika, myślę, tutaj głównie z tego, że w momencie, kiedy my jesteśmy na mapie świata, to przetrwanie nie jest jakieś specjalnie wysokie. To też gdzieś tam jest... moja wina, dlatego że ja wychodząc na mapę notorycznie zapominam przełożyć tą czapkę do przetrwania, żeby sobie gdzieś tam zwiększyć te szanse na mapie świata. Natomiast co jest ogromnym minusem w trakcie, kiedy ta walka się rozpoczyna, to sam fakt tego, że jesteśmy generalnie otoczeni. No i jak mamy do walki przeciwników takich, nazwijmy to, dosyć twardych, no to sytuacja jest mocno skomplikowana. Dobra, ja serią teraz już nie strzeliłem, bo zabrakło mi amunicji. Oni kopią bardzo mocno. To powalenie jest bardzo dużym problemem. Gdyby była jakakolwiek zdolność, która niwelowałaby trochę szanse tych powaleń, to myślę, że warto by w nią zainwestować, bo moi padają jak muchy tutaj. Ten gościu strzelał z pistoletu TT i zobaczcie, mimo to i tak dopadł nas bardzo szybko. W sensie dopadł nas w takim sensie, że powalił nas i to z dosyć dużego dystansu. Dobra, ja myślę, że tak. Odczytamy sobie to od razu, bo ta walka już dalej oczywiście nie ma sensu. Ja tak trochę przeciągałem, żeby sobie jeszcze zobaczyć, jak mocno oni kopią. No, jak widać, kopią bardzo mocno, więc trzeba będzie na to bardzo mocno uważać. Okej, okay, Hexogen ma teraz tą czapkę do przetrwania. Myślę, wydaje się, że to chyba jednak nie ma znaczenia, czy ja ją noszę, czy Hexogen ją nosi. Ale ja nie mam już innych nakryć głowy, które podnosiłyby przetrwanie. Więc w sumie tutaj w tym temacie i tak niewiele jestem w stanie zmienić. No dobra, na pewno w pierwszej kolejności warto by wsadzić sobie do ręki pistolet. W tym miejscu się zatrzymamy. Jeżeli w przyszłości, bliskiej przyszłości, pojawią się jeszcze losowe starcia z łowcami niewolników, no to po prostu będę musiał się bardzo mocno zastanawiać nad tym, czy te starcia uruchomić. No bo jak uruchamiać, bo jak widzicie...
No, moje szanse przy takim starciu, gdzie na dzień dobry jesteśmy otoczeni, są dosyć niskie. No dobra, w takim razie w tym miejscu się zatrzymujemy. Serdeczne dzięki za obejrzenie odcinka, za wszystkie łapki w górę, jak zwykle. I do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.